Dziś wideo informatorze, piękno życiowego doświadczenia, druga kolumna Armii Wojska Polskiego i wirtuoz akordeonu Marcin Wyrostek. Niemal każdy dzień w roku to jakieś święto lub rocznica. Wiele z nich poświęconych jest osobom niepełnosprawnym. Przypadający w końcu marca Światowy Dzień Inwalidy sprzyja zastanawianiu się nad miejscem osób starszych i niepełnosprawnych w społeczeństwie. Jak co roku w Lubaniu, z tej okazji odbyło się sympatyczne spotkanie emerytów i rencistów w Miejskim Domu Kultury. Wśród gości byli przedstawiciele samorządu i lubańskich instytucji współpracujących z organizacjami seniorów. W przemówieniach i podziękowaniach podkreślano szczególną rolę osób starszych w społeczności lokalnej i ich niezwykłą aktywność. Po części oficjalnej przyszła pora na występ artystyczny. Na scenie zaprezentowały się Polne Kwiaty z Zaręby i Lubaniacy z klubu seniora przy spółdzielni mieszkaniowej w Lubaniu. W niedzielę 19 kwietnia w południe na lubański rynek zajechali żołnierze zmechanizowanej drugiej kolumny Armii Wojska Polskiego. Był to finał rajdu pojazdów historycznych Łużyce 1945 organizowanego przez Euroregionalne Centrum Kultury i Edukacji w Pińsku. Ta swoista podróż w czasie była niewątpliwie udaną i nadzwyczaj oryginalną formą uczczenia 70. rocznicy zakończenia największego konfliktu w dziejach świata. Rajd rozpoczął się w Pińsku oficjalnymi uroczystościami. Po drodze rekonstruktorzy odwiedzili wiele miejscowości regionu i pogranicza. Odwiedziliśmy Jagodzin, gdzie mieścił się sztab II Armii Wojska Polskiego. W dniu wczorajszym byliśmy w Zgorzelcu, w Radomierzycach, we Frydlancie. Odwiedziliśmy również Platerówkę, gdzie byliśmy na całej trasie rajdu, gdzie tylko byliśmy. Byliśmy bardzo, bardzo miło witani, za co serdecznie dziękujemy. Pogoda sprzyjała wszystkim, którzy zdecydowali się zobaczyć to niecodzienne wydarzenie. Mamy Dodge, mamy pojazd GMC, mamy motocykle M72, mamy Willisy, także jest na bogato. Mamy ekipę międzynarodową, bowiem nas wspierali tutaj, wcielając się w żołnierzy Armii Czerwonej, przyjaciele z Niemiec, również tu mamy pojazdy z Czech. Więc można powiedzieć śmiało, że to jest impreza międzynarodowa. Na spotkanie umundurowanych rajdowiczów przybyło kilkaset osób. W samym muzeum regionalnym naliczono w ciągu 2 godzin aż 300 odwiedzających. Raz. 17 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu odbył się koncert Marcina Wyrostka, wirtuoza akordeonu. Każdy, komu akordeon nie kojarzy się z poważniejszym repertuarem i wyrafinowaną techniką, po koncercie tego pochodzącego z Jeleniej Góry muzyka jest zadziwiony. Nie inaczej było i tym razem. Publiczność dała się zaczarować i zabrać w podróż po całym świecie brzmień. Lubański koncert, który Marcin Wyrostek dał wraz z zespołem Koloriarz, promował najnowszą płytę For Alice.